Oto ja, Susełek. Lubię czytać komiksy, grać na Pegasusie i chociaż pewnie tego po mnie nie widać, ale lubię też sobie dobrze pojeść. Mieszkam sobie z rodzicami, siostrą i malutkim bratem w bardzo pięknym betonowym bloku przy ulicy Zielonej. Mój tata mówi, że nasza rodzina żyje na bardzo wysokim poziomie, bo aż na 10. piętrze. Trochę strach się wychylać, ale widok z balkonu mamy super. Sami zobaczcie. Czasami, kiedy sąsiedzi są za głośno, albo gdy karaluchy wyjdą sobie na spacer po naszym mieszkaniu, to moja mama się denerwuje i mówi, że wolałaby się przeprowadzić gdziekolwiek, byle z daleka od tego zgiełku i blokowej ciasnoty. Ale ja mam taką cichą nadzieję, że to jedno życzenie nie spełni się jej prędko, bo to moje królestwo i cały mój świat. Ulica Zielona jest moim drugim domem i jednym wielkim placem zabaw. Kiedy tylko mogę, spędzam czas na podwórku, bo mam tam wielu kolegów i koleżanek. Koleżanek nie mam zbyt wielu, bo wszyscy chłopcy wiedzą, że dziewczyny są jakieś dziwne. Ale w mojej klatce mieszka jedna taka dziewczyna, której pozwalamy się z nami bawić. Ewelina jest w porządku, jest mądra, całkiem ładna. I teraz najlepsze. Ona też lubi gry wideo. Ej, słyszałeś? Ewelina ma Game Boya. Fajnie, ale są lata 90. Dzisiaj chyba wszyscy mają Game Boya. Ale nie takiego z targu, oryginalnego. Dziewczyna, która lubi gry telewizyjne, to powiedzmy sobie szczerze, ideał. I wiem z pewnych źródeł, że kilku moich kolegów już próbowało ją poderwać. Muszę przyznać, że ja też próbowałem, ale na szczęście jeden mądry pan w porę mnie przekonał, żebym się nie spieszył i poczekał, aż trochę dorosnę. Jednak zanim to wszystko zrozumiałem, muszę przyznać, byłem jak prawdziwy podrywacz. I co tam masz ciekawego? Cześć, Remik. Tak w skrócie to... Nie śmiej się, ale ja też chcę spróbować swoich sił u Eweliny. I co? Piszesz list miłosny? No co ty, zwariowałeś? Lepiej zrobić coś, co naprawdę zadziała. Napiszę na tej karteczce podrywacz Eweliny i przykleję ją sobie na swoim najlepszym sweterku. Gdy moja przyszła dziewczyna to zobaczy, na pewno od razu się zakocha. To jest chyba genialne. No tak, tylko jest mały problem, bo nie pamiętam, jak się pisze czy. Co się pisze? No tą literkę na końcu słowa podrywacz. Nie przerobiliśmy jeszcze całego alfabetu. Kurde, nie wiem, nie umiem sobie przypomnieć, jak się to pisze. Do domu na pewno nie pójdę zapytać, bo od razu wyciągną ze mnie po co mi to, a wtedy chyba bym się spalił ze wstydu. No dokładnie, wstyd na całą chatę. Ale spokojnie, Susi, moja babcia zaraz wróci z zakupów. Ona na pewno nam pomoże. Dzień dobry. Dzień dobry. Remik, weź ode mnie te ciężary, bo już babcie raciszki bolą. Co tu robicie, chłopcy? Bawimy się w naukę pisania. Bardzo ładnie. Niby tak, ale czy może mi pani przypomnieć, jak się pisze czy? Co się pisze? Czy. Dziękuję. Proszę. Tylko nie piszcie po ścianach jak te chuligany. A ty, Remik, zaraz do domu, bo MacGyver będzie w telewizji. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. I co, masz? Pokaż, jak wygląda. Kurde, twoja babcia chyba źle mnie zrozumiała. Remik sobie poszedł, ale ja się nie poddawałem. Poszedłem na dwór szukać pomocy. Najlepiej kogoś z dobrym słuchem. Szczęśliwie na ławce siedział jeden pan, ale był obcy, a wiadomo, że nie można ufać nieznajomym. Jednak stawka była ogromna. Postanowiłem, że zaryzykuję. Żeby wyczuć teren i przełamać pierwsze lody, przywitałem się. Dzień dobry. Siema.
ale i tak miałem ogromną tremę, jak wtedy, gdy grałem wymagającą rolę Sellera w przedszkolnym teatrzyku. A to Feller! Trudno, raz się żyje. Podszedłem do niego nieśmiało i pytam. Przepraszam bardzo, czy mógłby mi pan napisać na tej kartce brakującą literkę czy? To są dwie literki, chłopcze. I pewnie, że mogę. Dawaj. Tutaj, tak? Do słowa podrywacz. Dziękuję. Luz. Ten. Młody. Widzę, że podoba ci się jakaś panna, nie? I doskonale wiem, o co ci chodzi, ale chyba za wcześnie się cieszysz. Bo ten twój napis, mimo że słodki, to zdeka siara i raczej nie zadziała. Kochany, lepiej idź drogą koguta. Jak będziesz taki przewidywalny, to przestaniesz być dla niej atrakcyjny. No i ta twoja prezencja. Oj, widać, że matka dobrze cię karmi. Nie masz łatwego zadania, grubasku. Dlatego zdradzę ci kilka tajemnic uwodzenia. Na przykład, kiedy mówisz dziewczynie komplement, to nie chwalisz jej urody, tylko to, że umiejętnie ją podkreśliła. Nie mów, ładną masz sukienkę, tylko ładnie ci w tej sukience. Kumasz? A jeżeli jakaś panna wyśmieje cię, że jesteś gruby, to nie obrażaj się i nie kłóć. Tylko ją zaskocz swoim spokojem i powiedz. Cieszę się, że się zaśmiałaś, mała, bo to oznacza, że masz poczucie humoru. A tylko takie dziewczyny mnie interesują. Czujesz blusa? Dbaj o siebie, chodź wyprostowany i nie spuszczaj z niej wzroku, jeżeli ona pierwsza tego nie zrobi. Pożartuj sobie z niej czasem, porób jaja i tak dalej. Nie podlizuj się jak wszyscy, podokuczaj jej. Bądź pewny siebie, zabawny, ale i odrobinę arogancki. Mówię ci, one to uwielbiają. Nie możesz być zbyt przyjazny, bo laska zrobi sobie z ciebie swojego przyjaciółko-psychologa. A wtedy game over, młody. Lepiej od razu stań się niedostępny i obojętny w stosunku do niej. Do tego dobra dieta, higiena, ćwiczenia. I zanim się obejrzysz, to ona zacznie się starać o ciebie. Kiedy ci się uda, dalej bądź twardy i rób zawsze to, co należy. Żadnych głupich karteczek jak dzisiaj, bo przede wszystkim nie możesz być taki bezpośredni w swoich za... A właśnie... Jakie ty w ogóle masz zamiary, młody? No właściwie to nie wiem. Nie miałam jeszcze dziewczyny, ale na pewno chciałbym zagrać z nią w Game Boya. Co? To ile ona ma lat? 8 albo 9. Właściwie nie pytałem. No wiesz co, młody? Daj spokój. Czekaj na dorosłość. Masz. Tylko nie mów nikomu, że to ode mnie. I pamiętaj, młody. Żeby trafić na księżniczkę, trzeba pocałować wiele ropuch. Koko ty draniu! O! Hę? Oj! Czas mijał. Ekipy pod blokiem się zmieniały, aż pewnego dnia... Kto wie, może kiedyś się weźmiemy do bandy. Może. No i stało się.
Miasto drapieżnego ptaka, tak jak wiele polskich miast. Posiada tysiące legend, kilka uliczek gwiazd. Jeszcze kiglo na panek, kilka mord zakazanych. Czasem zdarza się frajerzy, nieraz też szybko gangsterzy. Co drugi to sportowiec, jest też kilka czarnych owiec. Ale dzięki tej mozaice ulice są kolorowe. Więc pozdrawiam wszystkich ludzi z ich ulicy ulubionej. Jestem z ulicy, ulica mnie szanuje.